fancy you. Da 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 da. 'Cause I love you. Hej wszystkim, z tej strony Martyna i witam was dzisiaj z górnej części mojej gry i z dupy mojego konia. Jak widzicie, powróciłam i też nagrywam oczywiście stajnie marzeń. I moi kochani, dużo zrobiłam przez ten czas, bo wiecie, jest strajk i w ogóle, no to w sumie siedziałam w domu, staram się nadrabiać te miesięczne wszystkie zaległości. Powiem wam, jest naprawdę ciężko. No i zostało nam ostatnie kilka zadań. Zrobimy tutaj te ciernie, chociaż nie wiem, czy to się jeszcze jakoś bardziej rozwinie, no mam nadzieję, że nie. I powiem wam, że mam problem, bo próbowałam znowu podejść do tego wyścigu, tego dziada wstrętnego, no ale za Chiny nie idzie, po prostu nie idzie, nie mogę tego wyścigu zrobić. Koń ma mimo wszystko dosyć niskie statystyki, ale no nie wiem, boję się, że jeżeli ja tego nie mogę zrobić, to pucharu też nie przejadę, tym bardziej, że on ma no takie staty, jeszcze dyscyplina mu spadła. I no po prostu mimo tego, że ten koń jest niby lepszy, to nie jedzie szybciej. Nawet kupiłam nowe ciuszki nam kupiłam, tutaj widzicie, z jazdą plus 7, tutaj akurat spodnie jazda plus 3. Musielibyśmy zobaczyć za lepszymi spodniami i chyba konia też wykoksiłam ostatnio. Duma, wytrzymałość i szybkość. No w sumie mógłbym mieć szybkość trochę więcej, ale dobra. Mam teraz powsadzać ciernie do dziur w tym murze, tylko... Ja tak średnio tutaj widzę cokolwiek, że to jest aż po prostu niesamowite. I w ogóle się stęskniłam za tą grą i musiałam już sobie ją odpalić wcześniej, zanim ją jeszcze nagrywałam. Chyba mi wybaczycie. Dobra, jeszcze dwa. Czy tu są gdzieś jeszcze halo dziury? Halo dziury? Szukam dziur. Tutaj coś średnio w dziurki. Tu już nie ma dziur, a tu jest dziurka. Cyk, dwójeczka. Dobra, jeszcze tam z tyłu. No nie mogę za Chiny tego wyścigu zrobić, nie wiem dlaczego, ten koń jest naprawdę szybki, fajnie mi się nim jeździ, nie przewraca się. No może ta dyscyplina mogła być lepsza, no i w ogóle mam wrażenie, że strasznie mu to szybko schodzi w dół. Ale to pewnie przez to, że ma wytrzymałość, no nie wiem, no popatrzcie na niego, no nie ma. Mógłby mieć wytrzymałość naprawdę na fullu, ale musiałabym przejechać się po tych wszystkich wyścigach i je tam, wiecie, pomaksować, porobić. A wolałabym to zrobić poza nagraniem, niż, wiecie, bezsensownie latać po całej mapie, żeby zrobić wyścigi. Bo z tego, co widziałam, tutaj wyścig u Jessica daje mi chyba dyscyplinę, więc pewnie go zrobię, zanim będę sobie stąd wyjeżdżać, żeby go zaliczyć i mieć święty spokój. W ogóle najlepsze jest to, że się bałam, że on będzie trudny, a ten koń bez problemu zrobi wyścig u Jessica. I naprawdę nie wiem, jak to działa. Tak samo ten czerwony pasek. On tak szybko spada, mimo tego, że ten koń nie ma aż takiej najgorszej wytrzymałości i ma dużo rzeczy związanych z wytrzymałością. No ale u nas pada. I wtedy koń nie może odpalić tego swojego, wiecie, totalnego speeda i ma problem. No ale cóż. Okej, to powinno odstraszyć wilki. Dobra robota. No mam nadzieję. Słyszę, wiecie, wilków. Szybko zatrzaśnij bramy, zanim się tu zjawią. Boże, Boże, co tu się odbywa? Tutaj chyba było... Nie, tutaj czy tutaj? Bo nie wiem, tutaj mamy też zadanie, ale to chyba tutaj był ten dziadek. Tak, on tutaj siedzi. Ja go nie chcę. Ja go nie chcę, ja go nie ruszę. Ja chyba najpierw pojadę na puchar i dopiero potem będę próbowała to zrobić, bo naprawdę jest mi aż przykro. Aż mi przykro. Grot, kiedy tutaj są wilki, to jest dziwne też. Nie pamiętam wilków w tej części, że tak powiem, miasta. Się mówi miasta. W tej części tego kraju zwanego, nie wiem, Jorvik. Jorvik to jest kraj, podobno gdzieś koło czegoś. Halo, zamknij te drzwi. No, Dziunia! Nie walcz, tylko zamknij bramy, powiedziałam. Gdzieś tu jest jeszcze jakaś brama? Nie. Chyba, że tam. O, Lacha, wyjdź mi z terenu. Błagam ja cię. W ogóle wszyscy mają porządki bardziej, no kurde no. Tak, to minus tego konia, on się o wszystko musi walnąć. A tam jeszcze, dobra. To zamkniemy, no to będziemy musieli jeszcze przejechać tutaj i jedziemy do Claymore. Claymore. Tylko nie wiem, czy zrobimy to dzisiaj, bo wolałabym w sumie nie robić teraz odcinka końcowego, bo pewnie jak zrobimy... Aha, czyli jak nie siedzę na końcu, nie mogę tego popchnąć? Jak pewnie skończymy Claymore, to skończymy już całą grę, a ja bym w sumie nie chciała teraz grę skończyć. Wiem, że chciałabym tą misję tu zrobić, pewnie ona też nam coś zajmie. Może po drodze po prostu zrobię te wyścigi, że tak powiem, zrobię cięcie, takie fest, którego wy i tak w sumie nie poczujecie. Ale tutaj mamy jeszcze to zadanie do zrobienia, więc nie mogłam za bardzo iść do przodu i szru... Stój! No stój, nie. Uf, niewiele brakowało, jesteśmy teraz bezpieczni przez nas. Dziękuję ci, Martyniusz. Tylko sorry, jak ja mam stąd teraz wyjechać, jak ty mi wszystkie bramy kazałeś zamknąć. Halo!
Hej! Ej! To nie jest mądre, w ogóle... Czekajcie, muszę napełnić wiaderko. Wkurza mnie to, że mam tylko jedno wiaderko. I przez to, że mam tylko jedno wiaderko, naprawdę mam problem z zbieraniem tej wody. Zobaczymy, czy będę musiała przespać tutaj dzień, czy będę mogła normalnie przyjechać przez bramę, która jest zamknięta. To by było śmieszne, jakbym mogła normalnie przyjechać. I co? Czyli jednak muszę tu spać. Okej. Trochę to dziwne, ale zobaczymy, co się stanie. Rusz, postaciu moja. No ona nie biegnie. Zapisz i śpi. I co? Halo? Brama otwarta? Mogę wyjść? Chyba otwarta. Wow, ta gra ma aż takie mechaniki. To ciekawe. To naprawdę ciekawe. Tak, otworzyła się. A, że jestem w szoku trochę. Myślałam, że to nie będzie tak działało. Mistrzostwo. No dobra, kochani, to ja porobię trochę wyścigów tutaj, zanim dojadę na miejsce. I widzimy się, w sumie nie pamiętam jak się to, chyba do Hillcrest teraz jedziemy, więc widzimy się w Hillcrest! Okej, jestem z powrotem, trochę was zasmucę, bo pewnie ten film będzie mega krótki. Jestem już na trasie do Hillcrest, bo wcześniej robiłam sobie wyścigi i trochę straciłam na nie czasu, ale zrobiłam chyba z 6 razy wyścig u Jessiki i on dał mi wymaksować siłę u mojego konia. I wszystko fajnie, pięknie, tylko że teraz próbowałam robić wyścig u Alex, który nie dał mi kompletnie nic. Więc jeżeli zależy wam, jeżeli gracie w tą grę, to nie róbcie wyścigu u Alex. Teraz gdzie się tu jechało, w stronę Hillcrest, ja bym chciała wiedzieć. Nie róbcie wyścigu u Alex, bo mimo że zrobiłam go nawet kilka razy, bo najpierw myślałam, że to błąd, że po prostu za pierwszym razem nic nie weszło. No to nie, no po prostu wyścig u Alex kompletnie nic nie daje. Kompletnie nic, przynajmniej ja nie dostałam ani jednego nowego bonusu, ani nic mi się tu nie powiększyło, a tutaj jak widzicie siła była mniejsza u konia, no i teraz jest większa, więc rzeczywiście to jakoś działało. Tylko teraz w którą stronę się jechało? Chyba tu. Tak, bo to jest wjazd na górę. Więc pójdziemy zrobić sobie zadanko w Hillcrest i będziemy kończyć. Ale spokojnie, nie martwcie się, już w następnym filmie pojedziemy na zawody Pucharu Claymore, więc w sumie będzie grubo. Nie wiem, czy z takimi statystykami dam w ogóle radę tam pojechać. Nie wiem, czy jeszcze nie podskoczyć do... jak ona miała? Boże, do Lisy? Do Lindy. Ona jest tu. Nie wiem, co ona dawała na wyścigu, no ale Alex mi nie da kompletnie nic, a tutaj mi się nie opłaca specjalnie jechać. No chyba, że... Wiecie, ja zawsze mówię, że nie, a potem i tak to robię, więc tak to u mnie wygląda. Jak co, to na następnym odcinku jedziemy już do Claymore, więc będzie to film prawdopodobnie już ostatni. Jeżeli nie możecie się doczekać końca tej serii, to sorry. Będzie za tydzień dopiero. Musicie mi wybaczyć. Z jednej strony trochę przykro, że już kończymy tą serię, bo jest naprawdę fajna. Dużo miłego, że tak powiem, czasu sobie spędziłam na tej grze. O, dobra, teraz... A nie, to nie tu? Halo? Halo, miałam tu... O, tu, z tym facetem. Jezu, już się wystraszyłam. Tutaj mi z mapy tak jakby zniknęło. Hejo. Hejo, ziomek. Słyszałem, że pani Masterson wysłała perfumowane liściki do pana Barnabusa. Nie podoba mi się to ani trochę. Ona jest dla niego za dobra. On to zwykły Casanova, któremu zdaje się, czy rozkocha w sobie każdą nie. Każdą. Nie pozwolę jej skrzywdzić. Czy możesz dostarczyć mu moją prośbę o zostawienie jej w spokoju? Wow. 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 Nie, co tu się dzieje? Czekaj, aż muszę to przespać po prostu. List. Nie wierzę, serio dostaliśmy list tego typu. A nie, to nie tu się spało. Gdzie tu się spało? Tu się spało. Boże, ale jaki w ogóle... Co tu się dzieje w tej grze? Nie chce mi się tam wracać teraz. Nie, to powinny być jakieś pociągi dla koni. Zapisz i śpi. Co ja bym mogła teraz zrobić? Nie opłaca mi się tam jechać teraz. Mi się nie opłaca. No dla mnie mi się nie opłaca, ale... Jezu, mogłam już dawno zrobić tą misję. A widzicie, to wszystko moja wina, bo ja jej dawno temu ja konia postawiłam. A tu. Bo ja tej misji nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że to pewnie nie jest nic ważnego. No i rzeczywiście... Trochę takie bardziej nie tyle co ważne, co musimy się wyjechać. Ale z tego co wiem, nawet po zrobieniu pucharu...
i załatwieniu tego uda mi się bez problemu wrócić tutaj i misję dokończyć, więc nie wiem, napiszcie mi teraz w komentarzach, no to będzie krótki film, ale chciałabym znać wasze zdanie. Napiszcie mi w komentarzach, czy mam zrobić tą misję w następnym odcinku i iść na Claymore, zrobić tą misję sama i wtedy iść na Claymore, po prostu żeby w filmie był sam Claymore, albo zrobić tą misję po powrocie. Bo przypominam wam, że jeszcze po powrocie tutaj będziemy odwiedzać ukryte miejsca, albo takie, które nawiązują do miejsc w SSO Online, więc jeszcze jakieś filmy z tego będą. Więc ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłej soboty? Czy dzisiaj jest? A, bo ja tu w czwartek nagrywam, a jestem głupia.